Cześć, witajcie na kanale megadyskont.pl. Dzisiaj pokażemy Wam naszą małą kolekcję gier od firmy Rebel. Mamy tutaj gry, na przykład Double Kids. Double Kids to bardzo dobrze wszystkim znana gra dla dzieci już powyżej 4 roku życia, która polega na tym, aby jak najszybciej rozpoznać identyczne obrazki. Jest to gra karciana, ale karty są okrągłe i zamknięte w estetycznej, metalowej puszce. Double Kids to 30 kart, 30 zwierząt. Znajdź zwierzątko, które powtarza się na Twojej i na innych kartach w grze. Aby wygrać, zrób to szybciej od pozostałych graczy. Gra ta rozwija spostrzegawczość, zręczność oraz refleks. Tutaj mamy grę Double przeznaczoną już nie tylko dla dzieci, dla wszystkich powyżej 6 roku życia. W tej grze również znajdziecie okrągłe karty z różnymi symbolami. Tym razem nie są to już tylko zwierzaki, ale różne symbole. Zawartość podobna do Double Kids. Mamy tutaj jednak więcej kart. 55 kart, 8 symboli i zawsze tylko jeden wspólny symbol dla dowolnych dwóch kart. Znajdź go, zanim zrobią to Twoi przeciwnicy. Tym razem szybkość, spostrzegawczość i refleks to są rzeczy niezbędne do ogrania wszystkich w Double. Są to gry rewelacyjne na różne spotkania z przyjaciółmi. Są to gry naprawdę imprezowe. Zarówno mali, jak i duzi będą się z nimi świetnie bawić. Story Cubes, czyli kości opowieści. Jest to niepozornie wyglądająca gierka, zamknięta w małe kartonowe pudełeczko, a w środku kostki z różnymi obrazkami. Rzucamy kośćmi i stwarzamy opowieść. No, to jest naprawdę ciekawe. Jeżeli gracie w towarzystwie znajomych, czasami powstają naprawdę śmieszne opowieści. Kolejna gra – Złap totem, bądź pierwszy. Gra z totemem to również gra wymagająca szybkości, zręczności, niesamowitego refleksu. Szalona gra dla dwóch lub więcej osób. Jesteś szybki i zręczny? Obserwuj karty swoich przeciwników. Jeśli któraś z nich ma ten sam symbol co Twoja, łap totem i pozbądź się kart. Gdy pozbędziesz się wszystkich kart, wygrałeś. Gra przeznaczona jest dla dzieci powyżej 7 roku życia. Dołączony jest też fajny worek, który przypomina chiński woreczek do przechowywania wszystkich części gry. Boost to kolejna gra zamknięta w fajnej metalowej puszce. A co w środku? Wpadnij w szał gry, 110 kart, 10 kategorii. 1, 2, 3. Zaczynamy! Gracze odwracają w tym samym czasie po jednej karcie ze swoich stosów, kładąc je po środku stołu. Waszym zadaniem jest jak najszybciej odnalezienie obrazków należących do tej samej kategorii, czyli na przykład owoce, potwory, instrumenty, pojazdy itd., itd. Kolejna gra, która nie tylko bawi, ale również rozwija sprawności takie jak refleks i spostrzegawczość. Już niedługo będziemy pokazywali wszystkie gry po kolei, przedstawimy Wam zasady gry oraz sami się będziemy nimi świetnie bawić. Jeżeli chcecie zobaczyć te gry, zajrzyjcie na kanał megadyskont.pl.